Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Wtorek, 9 lutego 2021 roku. Chciałbym dzisiaj zadać pytanie, które będzie skierowane do katolików, ale zanim to pytanie zadam, chociaż ja je już zadałem kiedyś i do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi, chciałbym tutaj przejść do komentarza komentatorki Magdalena S. pod moim ostatnim nagraniem, którego tytuł był List do Alberta, Roma Locuta, Chicago Słucha, gdzie po prostu Albert no, wypowiada się tak, jak wypowiada się. To możecie zobaczyć w moim nagraniu. Zanim jednak przejdę jeszcze do tego komentarza Magdaleny, ponieważ, tak jak powiedziałem, nagranie rozpoczynało się, że piłem kawę, więc to jest komentarz. Marian Ćwiek napisał tak: no, ma już trochę lat, bo przymalował włosy z czarnego na brąz. No, szczerze mówiąc, nie rozumiem tego komentarza, Marian. Jeśli chodzi o mój kolor włosów, moje włosy mam naturalne, siwe, szare i niefarbowane, niekolorowane. Także nie wiem, nie rozumiem tej aluzji tutaj. I teraz przechodzę do komentarzu, gdzie Magdalena pisze tak. Odnośnie tego nagrania i tego, co mówi Albert. Ciekawe swoją drogą, czy tak samo, z taką samą złością krzyczałby ten pan Albert do świętego Augustyna z Hippony. I tu teraz jest cytat. Lecz wiem, iż w późniejszym czasie wyjaśniałem, iż co pan powiedział, tyś jest Piotr, a na tej skale zbuduję swój kościół. Powinno być rozumiane jako budowanie na tym, którego Piotr wyznał, mówiąc: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I tak Piotr, nazwany od skały, reprezentował osobę należącą do Kościoła, która jest zbudowana na tej skale i otrzymał klucze Królestwa Niebios. Jak zostało mu powiedziane: tyś jest Piotr, a nie tyś jest skała. Ale skałą był Chrystus, od którego, jak cały Kościół wyznaje, Szymon został nazwany Piotrem, lecz niech czytelnik zadecyduje, która z tych interpretacji jest bardziej prawdopodobna. Święty Augustyn, i tutaj jest podany rok i tak dalej, i tak dalej. I kończy się ten komentarz tak. Tak, to oczywiste, że temu panu wcale nie chodzi o Pana Jezusa, ale o rzymskokatolicki system, którego tak zaciekle z uporem złośliwego maniaka broni. No i tu Magda miała na myśli, bo tytuł Alberta był Odpieprzcie się od Jezusa, co ja to skomentowałem, że tak naprawdę to Albert chciał powiedzieć Odpieprzcie się od Kościoła katolickiego, co jest oczywiste. No i teraz właśnie tutaj na podstawie tego komentarza Magdy chciałbym też coś przeczytać Magdzie, ale tak naprawdę to, co przeczytam, będzie skierowane do Alberta, ponieważ Albert, który naucza, że trzeba być bezwzględnie posłusznym nauce Kościoła katolickiego, bezwzględnie posłusznym nauce urzędu nauczycielskiego, prawda? No, chcę przeczytać coś właśnie z katechizmu Kościoła katolickiego, bo po prostu Albert albo sobie zapomniał, albo po prostu tego nie przeczytał. I moim zdaniem po prostu, no, Albert, dopuściłeś się grzechu według nauki Kościoła katolickiego. Mam nadzieję, że w najbliższą niedzielę, dzisiaj jest wtorek, 9 lutego, w najbliższą niedzielę pójdziesz do Kościoła i wyspowiadasz się z tego grzechu, bo jest to grzech, gdyż tak samo Jezus Chrystus
powiedział, że masz miłować bliźniego swego jak siebie samego. Dawniej Żydzi przez słowo bliźni rozumieli człowieka, który pochodził z ich plemienia. Jezus to zmienił, powiedział, że twoim bliźnim jest każdy człowiek, bo każdy człowiek został stworzony przez Boga na jego obraz, prawda? I teraz tutaj przydała się do tego, co chcę przeczytać. Tutaj oczywiście tak szybciutko z kompendium Kościoła katolickiego, tak? Z kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. Tutaj jest numer 163, strona 63 i tytuł jest: jak patrzeć na chrześcijan, którzy nie są katolikami? W kościołach i wspólnotach kościelnych, które odłączyły się od pełnej komunii z Kościołem katolickim, istnieją liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy. Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą do jedności katolickiej. Członkowie tych kościołów i wspólnot są przez chrzest włączeni w Chrystusa. Uważamy ich za braci. Także widzisz, Albert, wyzywając protestantów od ignorantów, wyzywając ich od odszczepieńców i tam jeszcze inne epitety lecą pod ich kierunkiem z twojej strony, jest po prostu z twojej strony nieposłuszeństwem wobec nauki Kościoła katolickiego, prawda? Obrażasz swoich braci, a co to oznacza też? Łamiesz Boże przykazanie, gdzie pisze, że masz miłować bliźniego swego jak siebie samego, prawda? I teraz przejdę do jeszcze jednego tutaj bardzo ciekawego punktu. To jest punkt 171, strona 65. Co oznacza stwierdzenie: poza Kościołem nie ma zbawienia? Oczywiście to, co jest w kompendium, znajdziemy w katechizmie Kościoła katolickiego tak samo. Ja czytam z kompendium, bo jest mi wygodniej, jest troszeczkę tak bardziej streszczony, więc mniej czasu mi zajmie na czytanie, prawda? No i w tym punkcie właśnie czytamy tak, przypomnę tytuł. Co oznacza stwierdzenie: poza Kościołem nie ma zbawienia? Oznacza, że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa, głowy, przez Kościół, który jest Jego ciałem. Nie mogą zostać zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc, że Kościół został założony przez Boga za pośrednictwem Chrystusa, jako konieczny do zbawienia, nie chcieliby ani do Niego wejść, ani w Nim wytrwać. Ci natomiast, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szczerym sercem szukają jednak Boga, a Jego wolę poznaną przez nakaz sumienia, starają się pod wpływem łaski wypełniać w swoim postępowaniu, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. Czyli teraz muzułmanie, ci, którzy są w islamie, którzy z pewnością tam jest dużo osób, których w ogóle nie miało do czynienia z Ewangelią Kościoła katolickiego, z nauką Kościoła katolickiego, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. Dotyczy to tak samo hindusów, dotyczy to tak samo Indian, dotyczy to aborygenów, dotyczy to wszystkich innych plemion, które mogą dopuszczać się zła, mogą czynić, wyrządzać zło, ale mogą osiągnąć wieczne zbawienie. Dokładnie ta sama herezja, którą ostatnio Franciszek Bergoglio, czyli Franek Bergoglio, powiedział do małego chłopca, prawda, który go zapytał, mówiąc, że jego tatuś jest ateistą i czy po śmierci pójdzie do nieba. Papież Franciszek powiedział, że owszem, dlaczego nie? I
Te dwa punkty, które przeczytałem, teraz nie będę więcej czytał, bo to każdy sobie może spokojnie znaleźć. Moje pytanie teraz jest skierowane do katolików, bo po tych wszystkich już tutaj dyskusjach, które widzę na kanale Alberta, katolicy, którzy twierdzą, no zresztą na podstawie nauki Kościoła katolickiego, że Kościół katolicki został założony przez Jezusa Chrystusa osobiście, prawda? Osobiście Bóg wybrał następcę Piotra papieżem, tak? Każdy papież, począwszy od pierwszego papieża, chociaż była Luka w pierwszych dwóch wiekach, no ale mniejsze z tym, niech będzie, że papież został ustanowiony z woli Jezusa, Kościół rzymskokatolicki jest z woli Jezusa Chrystusa, jest prowadzony przez Jezusa Chrystusa, bo tego wszystkiego nauczają kapłani katolicy i tak samo też mówią osoby świeckie, które należą do Kościoła katolickiego, że Kościół rzymskokatolicki jest założony przez Jezusa Chrystusa. No i ja w pewnym momencie na kanale Alberta zadałem pytanie, na które nie otrzymałem odpowiedzi do dzisiejszego dnia i po prostu chciałbym to pytanie ponowić, po prostu dlatego, że osoba taka jak ja, która po prostu w prosty sposób zadaje proste pytania i oczekuje prostych odpowiedzi, nie jakichś tam elaboratów, pokrętnych wypowiedzi. Przejdźmy sobie właśnie do objawienia Jana, Apokalipsy Jana, widząc, że przecież sam początek objawienia Jana rozpoczyna się listem do siedmiu kościołów, co dziwnym zbiegiem okoliczności w tych siedmiu kościołach w ogóle nie zostaje wymieniony kościół w Rzymie. Ten najważniejszy kościół chrystusowy ustanowiony przez Chrystusa. I dochodzimy do 18 rozdziału. Ja go przeczytam od początku, bo w Biblii Tysiąclecia pisze tak. Zapowiedź upadku Wielkiego Babilonu. Pierwszy werset. Potem ujrzałem innego anioła, zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał. Upadł Babilon, wielka stolica, i stała się siedliskiem demonów, i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. Wowinem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. I teraz jest tak, taki nagłówek. Nakaz ucieczki. I czwarty werset zaczyna się tak. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: ludu mój, uchodź z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie podlegli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie. W kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie. No i dalej każdy sobie może już przeczytać, nie będę kontynuował. Więc właśnie moje pytanie brzmi tak, które ponawiam. 18 rozdział Apokalipsy, 4 werset. Do kogo Jezus Chrystus kieruje te słowa? Bo katolicy, przynajmniej tutaj teraz mam na myśli tych naprawdę osób mocno, powiedzmy, mocno poinformowanych, obeznanych z soborami,
które miały miejsce w historii Kościoła katolickiego, z tymi wszystkimi tam jego obwieszczeniami, dogmatami i tak dalej. Mam tu na myśli Artur Kądzioła i Barbara Chomącik, prawda? Przede wszystkim do nich i do Alberta skierowałem to pytanie. Do kogo Jezus kieruje te słowa właśnie w Apokalipsie 18:4? Barbara Chomącik odpisała, że ten werset nie dotyczy katolików. Czyli mówiąc inaczej, ten werset nie dotyczy kościoła katolickiego, prawda? Więc trochę nie rozumiem, bo skoro nauczacie, krzyczycie, wypisujecie, że Kościół rzymskokatolicki został założony przez Jezusa Chrystusa, a w Apokalipsie Jana właśnie Jezus kieruje do swoich kościołów, powiedzmy do swojego kościoła, te słowa, to jak można powiedzieć, że to nie dotyczy katolików, że to was nie dotyczy, że to nie dotyczy kościoła katolickiego? Mam nadzieję, że znajdzie się jakaś osoba, która po prostu w jakiś prosty sposób, bo prawda Boża jest prosta, w prosty sposób będzie potrafiła ten werset mi wytłumaczyć, do kogo Jezus kieruje te słowa. Do jakiego kościoła Jezus kieruje te słowa, jak nie do kościoła rzymskokatolickiego. Dziękuję za Waszą uwagę.